To gdzieś to się tam budzi, że już same nie wiemy, czy jednak chciałybyśmy do niego wrócić, czy nie. I czy chcemy go tak oddać nawet już na zawsze, już nowego, nawet partnera. Mając już nowego partnera, tak. I myślę, że po prostu, że to są skomplikowane sprawy, że często może nam się wydawać, że okej, mam kogoś nowego, zapomniałam, przechodzę do kolejnego rozdziału jakby mojego życia, ale jakby to myślenie to jedno, a to jakie emocje się w nas odzywają to drugie i dlatego chciałam się tymi emocjami zabawić. No i jak ci było w tej zabawie? To była bardzo przyjemna zabawa, to znaczy to była chyba jedna z powieści, której pisanie sprawiło mi największą frajdę pod tym kątem, że rzeczywiście i wymyślanie samej historii, dlatego że chyba pierwszy koncept do niej powstał mniej więcej prawie 3 lata temu, i samo pisanie, później doszedł wątek włoski, bo jakby druga książka jest podzielona na dwie części, tak. Pierwsza część rozgrywa się w Polsce, druga część na włoskim weselu, to na przykład ten wątek włoskiego wesela doszedł mi w końcowej fazie pisania, jakby miałam całą fabułę, natomiast pomyślałam, że podzielę ją właśnie na te dwa eventy, powiedzmy, dlatego że pojechałam na takie wesele, które mnie zainspirowało i pomyślałam sobie, szkoda byłoby o tym nie napisać. A nie kurciło cię, żeby jednak wesele zostawić, którym się zainspirowałeś, zostawić na kolejną książkę? Był taki pomysł na początku, ale wiesz co, pomyślałam sobie, że im więcej się jakby tam wydarzy w tle, tym będzie ciekawiej i gdybym to zostawiła na przykład tylko w Polsce i nie wiem, podczas jednej kolacji, to mam wrażenie, że to by bardzo przypominało sztukę teatralną, gdzie mamy po prostu cały czas jedną scenę i tam się rozgrywają różne rzeczy, a tutaj dzięki temu, że zmieniła się ta sceneria, to myślę, że też na przykład, nie wiem, do większej grupy czytelników może udało się dotrzeć, w tym sensie, że wiesz, jedną osobę zainteresuje wątek miłosny, drugą wątek byłego partnera, a kogoś innego może podróż. Wątek włoskiego wesela i podróż, tak, więc... Dzięki temu też, wydaje mi się, pojawiło się więcej takich szczegółów dotyczących takiej codzienności tej czwórki w zasadzie, bo mamy Lucynę, jej nowego partnera i mamy Lucyny męża i jego nową partnerkę, tak. Którą Lucyna bardzo pragnie znielubić, ale jej się to ciągle nie udaje, nawet zwierza się z tego swojemu przyjacielowi, tymczasowemu terapeucie. Tak, 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 tymczasowemu. Jak go określa, no i tymczasowej przyjaciółce, którą on też jest. Tak. Już państwo się dowiecie dlaczego, tak. Więcej nic nie powiem o fabule, natomiast to są takie smaczki, które rzeczywiście wychodzą w realnym życiu i szkoda by było ich jakoś nie odkryć, nie poruszyć i nie nazwać, nie przemycić do fabuły, bo często książki są takie zachowawcze. My często, mam wrażenie, autorzy, boimy się takich naszych, nazwijmy to może, nie wiem, rodzinnych, domowych powiedzonek, takich smaczków, no bo ktoś jeszcze pomyśli, że to o nas, albo na przykład, nie wiem, ktoś stwierdzi, że ojej, za bardzo tam jakoś nazywają siebie, nie wiem, zbyt fajnie albo zbyt niefajnie. A tutaj u ciebie jest takie naprawdę codzienne, realne, smaczne, smakowite życie. Plecione. Bardzo dziękuję za ten komplement. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, że o tym wspominasz, dlatego że wydaje mi się, że rzeczywiście to jest chyba taka największa bolączka w momencie na przykład, kiedy pisze się pierwszą powieść, dlatego że my się faktycznie bardzo boimy tego, że przemycając jakieś, nie wiem, żarty z naszego prywatnego życia, czy tego typu sprawy, które gdzieś zauważyliśmy, coś nas zainspirowało, obnażamy jak gdyby siebie, tak. I narażamy się oczywiście na krytykę, tak, no bo wiadomo, zaraz ktoś zacznie to wiązać z różnymi rzeczami z naszego życia. I ja chyba dlatego musiałam dojrzeć, bo ja na przykład pisałam od bardzo dawna, nie wiem, pierwsze jakieś opowiadania pisałam jeszcze w liceum i pisałam przez całe studia i to wszystko chowałam do szuflady, dlatego że właśnie chyba nie byłam gotowa na to, żeby tak jakby na to zderzenie z czytelnikiem. I potrzebowałam tego czasu, żeby się na to nastawić, że okej, że ludzie będą tak mówić i jakby, wiesz, to się zdarza cały czas, bo i przy mojej pierwszej powieści cały czas ludzie nawiązywali, że nie wiem, że główna bohaterka jest do mnie dosyć podobna, tak, ponieważ to była moja pierwsza powieść, więc jakby bezpiecznie się czułam w tych rejonach, które dobrze znałam, ale im dalej w las, tym bardziej ci i te bohaterki, i bohaterowie nie są, nie mają ze mną często nic, tak, nie mają ze mną nic wspólnego. Natomiast
jakby nawet wiesz, nawet myślę teraz o trzeciej powieści, bo moją poprzednią powieścią było Kilka upalnych nocy, która jest dosyć odważna, ale też jest tam postać bardzo toksycznej mamy. Mhm. I na przykład myślałam o tym, czy nie wiem, moja mama poczuje się jakoś dotknięta, dlatego że tamta mama jest stworzona w taki sposób, ale pomyślałam sobie, no ale przecież moja mama wie, że to nie ma nic wspólnego z jej osobą, bo moja mama jest fantastyczną mamą wspierającą i tak dalej, więc jakby tutaj posiłkowałam się podręcznikami z psychologii i rozmawiałam z terapeutami, żeby stworzyć postać tamtej mamy. Także już wyzbyłam się tego i jakby no jeżeli ktoś będzie to wiązał z moim życiem, no to proszę. Byłaś w końcu na weselu. Tak, byłam na weselu. Włoskim. Tak, więc jakby ja nigdy nie ukrywam, że nie wiem, że czasami postaci piją wino, które ja lubię, albo jedzą potrawy, które ja lubię, dlatego że wtedy jest mi je łatwiej opisać w taki sposób, żeby nam ślinka poleciała. A tutaj leci ślinka. Ten dorsz mnie trochę tak wczoraj, akurat byłam na etapie dorsza. To było już późnym wieczorem i nie było szans na dorsza w moim otoczeniu. No i tak widzisz, ciągle. Cieszę się. Ciągle. Rzeczywiście udaje ci się fajnie nawiązać do potraw, do trunków, ale też do fajnej uczty cielesnej. Bardzo mi miło. Staram się, może inaczej. Jeżeli chodzi o sceny miłosne, to poświęcam im dużo uwagi, dlatego że to jest trochę tak, jak powiedziałaś, że nie wiem, że na przykład wyjazd na wesele pokazał nam pewne rzeczy o postaciach, które trudno byłoby pokazać na przykład w domu. I rzeczywiście tak w domu tym rodzinnym podczas jednej kolacji na przykład. I rzeczywiście to tak jest, że na przykład, nie wiem, ogólnie podróż zawsze jest dobrym takim testem, tak na przykład dla par i tak dalej. Mówimy na przykład, nie wiem, o bardzo świeżych związkach, które, nie wiem, jeszcze razem nie mieszkają. Tak samo jest z seksem. Jakby, że dla mnie sceny miłosne, one nie służą tylko temu, żeby jakby opisać, gdzie tam kto komu rękę położył, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby powiedzieć o bohaterach coś, czego nie udało się powiedzieć w inny sposób, że na przykład, nie wiem, że ktoś jest zawstydzony, ktoś ma jakąś traumę, ktoś się czegoś boi, ktoś ma wyrzuty sumienia. I to wszystko można bardzo fajnie pokazać poprzez to, jak się te osoby zachowują w łóżku. Mało tego, na przykład tak samo akurat w tej powieści może, chociaż mamy na przykład Lucynę, która wspomina swoje relacje z byłym mężem i teraz ma nowego kochanka. Więc chłopaka nowego. Możemy porównać, jak wyglądała jej chemia na przykład z mężem, a jak wygląda jej chemia z nowym partnerem. Więc wydaje mi się, że jakby no, dla mnie te sceny miłosne służą właśnie temu, żeby pokazać pewne jakieś... Głębiej postać. Tak. I fajnie, że wspomniałaś też o tym wszystkim, ponieważ rzeczywiście jest tak, że Lucyna porównując uzasadnia też pewne, jakby nie mówi, że wtedy było źle, a teraz jest dobrze albo odwrotnie, tylko uzasadnia pewne schematy, w które weszli z mężem i odkrywa też, znaczy może nie odkrywa, ale zastanawia się, a co by było, gdyby życie trochę potoczyło się inaczej i jakby ich związek z tym mężem wyglądał. Tak. Więc to jest wszystko rzeczywiście bardzo uzasadnione i te sceny no, erotyczne, nazwijmy je tak, są też bardzo mocno wpisane w życie i bardzo się cieszę, że nie jest tak to książka wyprodukowana i zareklamowana jako erotyk, chociaż mogłaby być, porównując ilość scen i jakość tych scen z erotykami, które się klasyfikują do tego gatunku, to twoja książka przebija ich naprawdę o wiele głów. Bardzo dziękuję, to dla mnie ogromny komplement, bo jakby te sceny są dla mnie bardzo ważne, natomiast to jest trochę tak, że ich pewnie nie ma ich wystarczająco dużo, żeby ją zaklasyfikować może jako erotyk, ale są wystarczająco odważne, tak bym to powiedziała rzeczywiście. Dlatego, że wiesz co, ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy opisuj... Znaczy, seks jest bardzo ważnym elementem naszego życia i nie ma co udawać, że jakby wiesz, weszli do sypialni, wyłączamy światło i jesteśmy z nimi od rana, jak jedzą śniadanie. Wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawe, jak możemy pokazać, co się między nimi działo i dlatego tak jakby czasami
dosyć dosadnie, w tym sensie, żeby jakby, no właśnie, żeby bardziej szczegółowo opisać te ich relacje. No, właściwie tyle. A gdyby ktoś ci kazał wybrać, ale tak naprawdę, i nie miałabyś innego wyjścia, to Lucyna czy Jaśmina? Która by była bliższa pod jakimkolwiek względem tobie? To jest bardzo trudne. Ja wiem. Dlatego, że wiesz co, wydaje mi się, że to też zależy od momentu. Na pewno powiedziałabym tak, że praca nad Lucyną sprawiła mi więcej frajdy. Mhm. W tym sensie, że ja rzeczywiście bardzo chciałam, żeby ona była trochę irytująca. I podobało mi się to, że można było tak wprowadzić sporo humoru, w sensie, wiesz, tych jej myśli i tego, co ona myśli i robi, na przykład tego kontrastu jakby. I w ogóle, że momentami jakby wchodzi w taką rolę takiego psa ogrodnika tak naprawdę i w ogóle raz chce, raz nie chce, jest taka trochę zachwiana, ale wydaje mi się, że my wszyscy tak jest mamy. Takie prawdziwe. Tak? No właśnie. Więc jakby praca nad Lucyną sprawiła mi ogromną frajdę, ale mam w sobie dużo sympatii do Jaśminy. Dlatego tak powiedziałam, że właściwie to trudno mi powiedzieć, bo powiedziałabym nawet, że Jaśmina, ale tak jak mówię, no po prostu pamiętam, ile przyjemności mi sprawiła praca nad Lucyną i nie chciałabym się z nią rozstawać. Natomiast Jaśmina wydaje mi się, że jest bardzo ciekawą osobą w tym sensie, że jest młoda, bo jest jeszcze przed 30, a jest już bardzo dojrzała. Tak. I to jest coś, co mi bardzo imponuje i tego jej trochę zazdroszczę. I dlatego bardzo się po niej myślę i wtedy trudno jest mi powiedzieć, że nie wiem, że Lucyna to moja ulubiona bohaterka, bo po prostu Jaśmina jest dla mnie taką no naprawdę fajną postacią pod tym względem, że jest młoda, a już ma poukładane w głowie. Jaśmina ma, wydaje mi się, poukładane w głowie ze sprawą medytacji, pozytywnego myślenia, lubienia siebie i praktykowania takiej miłości do siebie. To bardzo jest ze mną takie spójne, więc ja tak do Jaśminy puszczałam oko czytając. A jak to jest właśnie z tobą i z tymi wszystkimi pozytywnymi, magicznymi, nie wiem jak to nazwać, praktykami? Ja nie medytuję, natomiast próbowałam wielokrotnie i myślę, że to jest fantastyczne. Interesuję się tym, mam dużo znajomych, którzy medytują, dużo z nimi rozmawiam. Nie medytuję chyba właściwie już nie jestem bardzo na tak, tylko po prostu jakoś trudno mi to wprowadzić w moje życie, ale niedawno, już 2 lata temu prawie przeprowadziłam się do Szklarskiej Poręby, więc mieszkam w małym miasteczku, codziennie chodzę do lasu na 2 godziny, bo mam czyli psa, medytuję, który... Tak, jednak. Czyli medytuję tylko inaczej, dlatego ja, wiesz, wydaje mi się, że po prostu nie potrzebuję już tego, żeby usiąść, bo ja naprawdę robię to, że po prostu chodzę cały czas do lasu, dotykam oczywiście wtedy drzew, siadam na mchu, przytulam się z roślinami, także wydaje mi się, że medytuję na swój sposób i może dlatego już nie potrzebuję tego wyciszenia ja jeszcze w domu. Ja myślę, że pisząc też medytujesz, tak, i to całkiem nieźle. Pewnie tak. Jak wygląda twój warsztat pisarski? Tak, wiesz, jak ci się dobrze pisze? Gdzie ci się źle pisze? Czy masz jakieś swoje ulubione sztuczki, które wprowadzasz w życie? Dzisiaj na przykład wstałam o 4:30, dlatego się śmiałam, mam nadzieję, że tego nie widać. Ponieważ wiedziałam, że mam cały dzień niezabiegany i pisałam w łóżku, kiedy moje dziecko jeszcze gdzieś tam spało. Także nie mam takiej rutyny, no bo niestety życie tak wygląda, że każdy dzień nie jest taki sam, ale ogólnie lubię pisać rano, na pewno wolę rano niż wieczorem. I pracuję w ten sposób, że najpierw lubię sporo pomyśleć o fabule, dlatego powiedziałam, że na przykład, nie wiem, w przypadku Dziewczyny mojego męża pomysł pierwszy powstał mniej więcej 3 lata temu. Robiłam research, notatki, w międzyczasie pracowałam nad inną powieścią, potem do niej wracałam, później jeździłam, teraz też tak robię, że pracuję nad kolejną i na przykład korzystając z tego, że jestem w Warszawie, tam jest kilka scen w Warszawie, to jak tylko mam godzinę czy dwie, to od razu jadę i oglądam te miejsca. I dzięki temu dodaję jakieś smaczki do scen, które już nawet napisałam, ale siedząc w Szklarskiej Porębie, więc teraz je tak ożywiam. Także każdy dzień tak naprawdę jest inny, ale zazwyczaj to wygląda w dużym skrócie tak, że na początku jest ta faza pomysłów, researchu, tworzenia postaci. Tworzę wtedy taki zarys konspektu, ale on jest dosyć elastyczny i trochę go zmieniam w miarę pisania.
A później, kiedy już zaczynam pisać, to już jest ten moment, kiedy tak naprawdę najnudniejszy, kiedy na 4 miesiące, wiesz, zakładam dresy i tylko wychodzę z psem czasem do lasu i piszę pierwszy draft, potem oczywiście go poprawiam milion razy i tak dalej. Ale tak jak mówię, czasami są to odstępstwa od normy, że się gdzieś pojedzie, wtedy właśnie robię znowu research i dopracowuję te sceny, potem znowu wracam w te dresy, ale tak to mniej więcej wygląda. Czyli w dresach nie podróżujesz. W dresach nie podróżuję, ale w dresach pracuję, tak. A to jest nasza pisarska brać, jest naprawdę zagorzałymi dresiarzami. Tak. Ja po prostu jak tylko mam sobie zrobić zakupy, to ja oczywiście tylko wpisuję bluzy dresowe i spodnie, także. Ulubiony kolor dresu? Pastelowe kolory, powiedziałam. Okay, dobrze. Czyli tak trochę jak okładka. Trochę tak. W ogóle okładka też jest genialna. Ja bardzo się cieszę z takiego trendu, że trochę tak wracamy do takich okładek chyba, nie wiem, nawiązujących trochę do mniej krzykliwych, mniej roznegliżowanych, a bardziej, nie wiem, rysunkowych. Tak, to wiesz, niektórym się to nie podobało, bo niektórzy czytelnicy mówią, że ta okładka sugeruje komedię na przykład. Moim zdaniem ta powieść jest dosyć zabawna. Jest. Cieszę się, że się ze mną zgadzasz, więc jakby wydaje mi się, że to się wpisuje w ten koncept. No nie jest to może komedia sensu stricto, ale jest zabawna. Natomiast też się cieszę, że jest ten trend, że już nie wszystko jest z panią z rozwianym włosem na okładce, tylko że pojawiają się jakieś zdjęcia, mam na myśli, i z kwiatem, tylko że pojawiają się jakieś też kolory odważne, czy jakieś zabawne ilustracje. No to teraz moje ulubione pytanie, jakie jest twoje marzenie? Ojej, ale literackie. A jakie tam sobie chcesz? Zaraz się dowiemy, co ci pierwsze przyjdzie do głowy, będzie wróżba. Nie, nawet naprawdę muszę, wiem, że to zabrzmi banalnie i może niedobrze, ale naprawdę jestem teraz w takim momencie życia, że po prostu idę tak do przodu małymi kroczkami, nie myślę o jakichś wielkich rzeczach, ponieważ czuję się teraz, czuję, że jestem w dobrym miejscu i nie wymyślam sobie jakichś takich, wiesz, wielkich rzeczy. Więc z takich rzeczy mogłam powiedzieć, że marzę o tym, żeby zakończyć powieść, nad którą teraz pracuję. Ale nie dlatego, że mam jej dość, tylko dlatego, że jestem teraz na takim etapie, że praca nad nią sprawia mi już dużą frajdę. I to nie jest tak, że na początku to nie sprawia frajdy, tylko chodzi o to, że na początku ja mam takie poczucie, że tak, wiesz, tak chodzę po takim niepewnym gruncie, bo jeszcze nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby na przykład w tym miejscu wystartować fabułę, czy nie powinnam wcześniej albo później i tak dalej, ale jak już to tak siądzie, to jestem już tak wkręcona i teraz mam taką fazę, dlatego na przykład właśnie rano wstaję czasami, jak wiem, że mam chociaż te 2 godziny, bo chciałabym taką ciągłość zachować i napisać ten pierwszy draft. I ja też bardzo lubię już te prace poprawkowe, które trwają długo u mnie, ale mam przynajmniej taki, wiesz, taki blok, taki kamień i ja już sobie w nim ciosam. I to jest bardzo, bardzo przyjemne dla mnie i dlatego mówię, że chciałabym skończyć ten blok, mieć go i później zacząć w nim ciosać. Więc to jest takie moje marzenie literackie na teraz. No to tego ci życzę w takim razie. Pewnie tych bloków jeszcze powstanie nie jeden, tak, nie dwa, tak, i nie już, trzy. Już w głowie mam następne dwa, więc tak. Także dziękuję bardzo. Tak, i na koniec życzę ci też, żeby Lucyna z Jaśminą też nas cieszyły na ekranie. Dziękuję bardzo. Tak, jak niedługo się wydarzy z twoją pierwszą książką. Tak. No, wydawcy też tego bardzo serdecznie życzę, wydawnictwo Luna, które nas tutaj rozpieszcza takimi fajnymi historiami. No i niech się dobrze dzieje. Dziękuję, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Państwu również dziękujemy, że byliście z nami. Oglądajcie nas dalej. Zapraszamy na kolejne odcinki Book Morning. Dziękuję.